Witam wszystkich przybyłych na 38. sesję Rady Gminy. Witam wszystkich naszych gości, sołtysów prawnych. Informuję, że sesja jest nagrywana w systemie audio i wideo. I w związku z powyższym wszystkie osoby uczestniczące w obradach wyrażają zgodę na przekazanie danych osobowych. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie dokonał zaznaczenia tutaj swojej obecności elektronicznie, to bardzo proszę, żeby to zrobił. A nie, nie do tego. Jest na pewno. Odbieram telefon. Mowa jeśli jeszcze nie może. A pan Ryszard Szymczak informował telefonicznie, że się spóźni, bo stoi w korku gdzieś w okolicach Mości. A nie na Megowej? Nie na M, ale nie dużo. Panie Edyto, poproszę o zaznaczenie obecności. Tak właśnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram wobec tego 38. sesję Rady Gminy. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy w tej chwili 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować, podejmować prawomocne uchwały. Kto z Państwa jeszcze się nie podpisał na tę listę obecności, to bardzo proszę też uzupełnić. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie ma, to czytam teraz ten porządek obrad i według niego będziemy procedować. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, to już nastąpiło. Punkt drugi, porządek obrad. Punkt trzeci, protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy. Punkt czwarty, sprawozdania z pracy Rady Gminy w okresie między sesjami. Punkt piąty, informacja o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Izabeli na lata 2018-2026. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 gminy Izabeli. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 rzymskie łamane przez 128 łamane przez 2016 Rady Gminy Izabeli z dnia 25 maja 2016 roku. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Izabeli. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Izabeli porozumienia z miastem stołecznym Warszawa w sprawie objęcia gminy Izabeli pierwszą strefą biletową komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto stołeczne Warszawa. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Izabeli porozumienia z miastem stołecznym Warszawa określającego zasady organizacji i finansowania dopłat do biletów długookresowych komunikacji zbiorowej dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich zamieszkałych na terenie gminy Izabeli. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Izabeli, Karta Rodziny 3+. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia pod nazwą Świadome Rodzicielstwo, program edukacyjny dla przyszłych rodziców. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Izabeli. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do wyjścia ze współwłasności w działkach ewidencyjnych o numerach 109/5 i 109/6 położonych w obrębie Mościska gmina Izabeli w drodze umowy oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ewidencyjnej nr 635/4
położonej w obrębie Izabelin na działkę numer ewidencyjny 967 położonej w obrębie Izabelin, gmina Izabelin. W punkcie 19 sprawy różne, zapytania i wolne wnioski. W punkcie 20 zakończenie obrad. I taki jest ten porządek obrad. Przejdźmy, ponieważ to już był punkt drugi, przejdźmy do punktu trzeciego. Będzie to protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy. Czy są uwagi do protokołu z 37 sesji Rady Gminy? Jeśli nie ma uwag, to znaczy, że ten protokół został przyjęty. I przejdźmy do punktu czwartego. Będą to sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy w okresie międzysesjami. Jako pierwszą poproszę o zabranie głosu panią Teresę Skowrońską, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę. Komisja Rewizyjna od ostatniej naszej sesji miała swoje spotkanie. Dziękuję bardzo. Jako następnego proszę o zabranie głosu pana Edwarda Cieświeża, przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Finansowej, o złożenie sprawozdania ze wspólnego posiedzenia komisji z Komisją Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Dzień dobry Państwu, witam. Komisja Gospodarczo-Finansowa spotkała się wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa. Głównym tematem to były omawiane stawki wody i ścieków. Praktycznie w tej kwestii się nic nie zmieniło. Ja myślę, że więcej na ten temat powiem przedstawicielom dzisiaj. I omawialiśmy także dzisiejsze punkty sesyjne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejna osoba, poproszę o zabranie głosu panią Edytę Poniatowską i złożenie sprawozdania z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Dzień dobry, witam Państwa. Komisja spotkała się 6 czerwca. Na spotkaniu omówiliśmy działanie stowarzyszenia, ale i współpracę gminy Izabelin z gminą Partners Team. Kolejny punkt to było omówienie działania i plany naszego ośrodka sportu. I kolejny punkt to było omówienie problemów i osiągnięć szkoły podstawowej w Izabelinie. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, to poproszę o zabranie głosu pana Marka Szkiłodzia, przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki. Pani przewodnicząca, Komisja Zdrowia spotkała się przed sesją dzisiaj. Zapoznaliśmy się z projektami uchwał dotyczących pomocy rodzinom wielodzietnym w ramach Karta Rodziny 3+. Chodziło głównie o dopłaty do biletów dla dzieci. Również żeśmy omawiali już program Świadome Macierzyństwo, program edukacyjny, który dotyczy przyszłych rodziców, którzy są ciągiem dalszym na szkoły rodzenia i związanych z problemem. Również uzyskaliśmy informacje na temat uchwały o ustaleniu maksymalnej liczby zwolnień ze sprzedaży, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na butelki alkoholowych. Nie chodzi o to, że piwo jest również wchodzi w ten zakres zezwoleń. Trzeba zmienić tę uchwałę. Poza tym stwierdziliśmy budujący się ośrodek zdrowia. Rzeczywiście prace są zaawansowane. Są ściany, czekają na malowanie, biały montaż. Czeka i po głowie, także wygląda, że w sierpniu będzie rzeczywiście budynek gotowy. Wszystko się opiera. Dziękuję bardzo. I przejdziemy do punktu 5. Będzie to informacja o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami. Proszę o zabranie głosu wójta i to pana Witolda Malarowskiego. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, może kontynuując już to, co powiedział pan przewodniczący Komisji Zdrowia, później na placu budowy nie ma. Mamy jeszcze jeden, powiedział sukces. Okazał, już nie ma tego budynku historycznego budynku
Gromadzkiej Rady Narodowej Izabeli Pośrodków. Jest już po nim tylko wspomnienie. I tam będzie parking, proszę Państwa, dla ośrodka do typowe miejsca. Myślę, że to się wszystko pięknie rozładuje. Proszę Państwa, mamy bardzo wiele, powiedziałbym, działań w tym okresie międzysesyjnym. Przede wszystkim dotyczyły one spotkań z mieszkańcami, bo były pikniki sołeckie, chociażby w Truskawiu, w Sobotę, czy w innych miejscach, czy też piknik, powiedziałbym, z okazji Dnia Dziecka. To było też piękne spotkanie i zadebiutował nam ten plac tutaj w bardzo udany sposób. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście bogaty program. Mieszkańcy byli usatysfakcjonowani, ale przede wszystkim byli najmłodsi. Mieliśmy, proszę Państwa, również spotkanie z książką. To jest 20-lecie się odbyło tych gminnych spotkań z książką i muszę powiedzieć, że dość architektyczne było to spotkanie z książką, bo chyba książka staje się coraz bardziej architektyczna jako taka. Po prostu wydawnictwa nie są już na takie imprezy przyjeżdżać, zresztą w Warszawie także powiedziałbym, tam książki ograniczają się do jednej sali w tej chwili, czy to Marmurowej, czy Kolumnowej w Warszawie. Kiedyś był zajęty to praktycznie cały plac defila. Smutne to, ale niestety mamy do czynienia z taką rzeczywistością. Mieliśmy przy tej okazji debatę dotyczącą, powiedziałbym, najważniejszych książek, jakie na stulecie państwa polskiego zostały wydane. Ci, którzy mówili o tych najważniejszych książkach, sięgali aż do naszych wierszów i aż do czasów, prawda, wielkiej, powiedziałbym, polskiej Exodusów, szczególnie do hotelu Lambert w Paryżu. Następne kwestie to oczywiście takie charytatywne rzeczy, jak bieg pani Zofii Morawskiej w Laskach, też już tradycyjna impreza, chociażby Adilan, to jest taka, powiedziałbym, takie bieganie, czy w tym roku zrobiono z taką duży festyn, proszę Państwa. Arka Noego na koniec zaśpiewała bardzo, powiedziałbym, bardzo urocze spotkanie. Ale między innymi, proszę Państwa, również chciałbym to troszkę może skomentować w inny sposób pewne rzeczy, ponieważ pewne grupy już, ludzie oczywiście wolno to jak najbardziej robić, organizują chociażby takie debaty jak po co nam samorząd. Było to, powiedziałbym, też kontrowersyjne dla mnie widowisko z tego względu, że inni wiedzą lepiej po co nam samorząd niż my sami. Dodatkowo jeszcze muszę powiedzieć, że o tym się wypowiadali urzędnicy miejsca na pewno oferta Izabeli w gminie 11-tysięcznej będzie dużo uboższa niż miasta 2-milionowego i oczywiście na tym tle gmina Izabeli będzie wypadała blado, ale nie tak blado, jakby się mogło wydawać, bo jeśli chodzi o to, jeśli byśmy przeliczyli wszystko, co się w naszej gminie dzieje na statystycznego mieszkańca, to Warszawa pewnie byłaby kilka, powiedziałbym, kilka rzędów wielkości za gminą Izabeli. Takie mam przekonanie. Proszę Państwa, następna kwestia. I to już ważne rzeczy. Podpisaliśmy właściwie mogłonki. Jest pan prezes gdzieś, ale jest podpisały. No, podpisała nas już spółka poważną umowę dotyczącą drugiego etapu finansowania naszych inwestycji. Między innymi z pieniędzy będzie finansowanie sieraków, proszę Państwa. Gratuluję, byłem obecny. Zresztą okładka jest tu sąsiada, o tym mówi. Był pan prezes Kujda, prezes Narodowego Funduszu osobiście. Był przy podpisywał tę umowę. Bardzo serdecznie gratuluję, bo to będzie naprawdę ciągłość pewna. Przechodzimy w następne inwestycje i właściwie będziemy powoli kończyli wszystkie pewne zamieszkałe w naszej gminie, jeśli chodzi o budowę sieci kanalizacyjnej. Pozostaną oczywiście pewne jeszcze obszary, które właściwie są niezamieszkałe, ale zamieszkałe w sposób epizodyczny właściwie. I to rzeczywiście dobrze rokuje. Proszę Państwa, mieliśmy też posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, ale również nasz ośrodek pomocy społecznej. No, mamy pewien konflikt między mieszkańcami na ulicy Kadrowej. To jest dość trudne środowisko, ale myślę, że sobie z tym jakoś tutaj poradzimy.
musimy po prostu wszystko robić, proszę Państwa, żeby się tam poukładać te współżycie między lokatorami w taki sposób, żeby wszyscy czuli się przede wszystkim bezpiecznie i spokojnie mogli mieszkać. Znaczy to przede wszystkim te animozje między sąsiadami przenoszą się na dzieci, to jest bardzo, bardzo powiedziałbym, niedobre. Następna kwestia, proszę Państwa, podpisaliśmy u Pana Marszałka deklarację NUT 2, proszę Państwa, czyli właściwie udajemy, według europejskiego podziału statystycznego jesteśmy województwem, czyli Warszawa i 9 powiatów, 70 gmin w nich leżących, jesteśmy oddzielnym województwem, a województwo małopolskie jako takie stało się ustępem pierwszym. U nas wszystkie pozostałe 15 województw są miejsce drugie. No i prawda, podpisaliśmy tę deklarację wspólnie razem, jak się wspólnie razem to sobie rozwijać. Proszę Państwa, następna ważna rzecz, już odbyło się, został otwarty przetarg na, czy nie przetarg, tylko konkurs na, proszę Państwa, na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Zabrojenia, w tej chwili trwa ocena formalna ofert i mamy komisję, 7 ofert zostało, przeszło przez samą ocenę formalną i komisja będzie rozmawiała jeszcze z poszczególnymi kandydatami. W tym tygodniu. Tak, w tym tygodniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę Państwa, pożegnaliśmy również Pana Dyrektora Zycha, mieliśmy spotkanie z dyrektorami, pożegnaliśmy gimnazjum, jak Państwo wiecie, kolejną klasę, już przedostatnią gimnazjum, wygaszane do gimnazjum jest, proszę Państwa. Mieliśmy pewien zgrzyt w ocenie, szkół, otóż jedna klasa, i to klasa, która akurat miała pomyłki w ocenie i to o 25% zaniżoną ocenę. To już się wyjaśniło. Z testu specjalnego dotyczyło to dyslektyków. To już się wyjaśniło. I dostali swoje punkty więcej, ale spokojnie. Także szkoła w normie, wysoko, jak na razie, proszę Państwa, z tych ocen zewnętrznych należy się tylko z tego cieszyć. Mieliśmy wczoraj również uroczystość patriotyczną w Sierakowie. Przy pomniku, proszę Państwa, żołnierzy krajowych, którzy tam polegli. Bardzo dziękuję mieszkańcom Sierakowa, Pani Sołty, za to, że się tak cyklicznie to odbywa i że mieszkańcy Sierakowa biorą w tym udział. Warto, naprawdę warto to kultywować. To są spotkania, które powinny tam się odbywać co roku. Zresztą rodzina, przedstawiciele rodzin tych kolegów dziękują nam za to, że się te spotkania po prostu odbywają i że zarówno mieszkańcy Sierakowa, jak i my po prostu o tym pamiętamy. I proszę Państwa, dziś z Panią Skarbnik podpisaliśmy umowę dla dwóch naszych sołectw. Umowy tu mam na strefę aktywności. Nie wiem, co tutaj dokładnie jest. Boisko, proszę Państwa, w Sierakowie dokładnie. Jest na boisku w Sierakowie umowa, chyba na boisko w Mościskach. Także dwa najmniejsze sołectwa postanowiliśmy docenić i postanowiliśmy doposażyć, bo tylko można było dwie oferty składać na gminę i zostało to, proszę Państwa, podpisane, otrzymane. Nie ma Pani Danuty Kaczmarek, no ale wiadomo, że dzisiaj czy wczoraj było Danuty. Wczoraj Danuty, także chciałbym przy tej okazji Pani Wandzie jeszcze raz złożyć życzenia. W takim pliku składaliśmy. Pani Danusi, pewnie trzeba będzie Pani Danusi pewnie pojechać i złożyć życzenia. Proszę Państwa, odbywają się również, negocjujemy cały czas również pozyskiwanie wydziału terenów pod drogi. Prostujemy to aktami notarialnymi, między innymi dzisiaj będę pewnie musiał wyjść w trakcie sesji, ponieważ mam do podpisania dwa akty notarialne. Pracujemy bardzo, powiedziałbym, o dużych obrotach jeszcze. Mam nadzieję, że się już wyciszy z tym, z końcem tego tygodnia. Cóż jeszcze mogę tutaj, proszę Państwa, dodać? Chyba to są wszystkie ważne rzeczy. Proszę? A, proszę Państwa, jeszcze najważniejsza rzecz, proszę Państwa. No, RODO weszło i mamy kontrolę, najwyższej kontroli z polityki bezpieczeństwa szeroko rozumiane, ale w kontekście RODO właśnie.
No i zobaczymy, jak ta kontrola nam się tutaj ułoży. Na razie do końca sierpnia ta kontrola ma być. To jest dość, proszę Państwa, szczegółowy zakres oceny pracy urzędu. Dostarczamy różnego rodzaju ludziom dokumenty, które gmina ma, dysponuje, żeby tę politykę bezpieczeństwa realizować. Mam nadzieję, że uchybień wielu nie będzie. No, z pewnością można powiedzieć, że moglibyśmy rozważyć w ubiegłym roku wydanie dość dużej puli pieniędzy na to, żeby wprowadzić dyrektywę, przepraszam, proszę? Nową, prawda, nie dyrektywę, tylko Krajowe Ramy Interoperacyjności, proszę Państwa. To są pieniądze i oczywiście to nie było jeszcze konieczne i będzie konieczne do zrealizowania w jakimś terminie, powiedziałbym, dobrze, nie jeszcze półtora roku nam dostało, ale potężne pieniądze by to kosztowało, natomiast bylibyśmy na pewno prymusem, jeśli chodzi o kontrolę, gdybyśmy to w ubiegłym roku zapłacili, ale jednocześnie pokazałoby to skalę wydatków, jaką trzeba było ponieść na wyższych latach, żeby spełnić wszystkie poślubowane normy. To chyba wszystko, proszę Państwa, co do tych naszych działań przez te ostatnie lata. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że spółka Mokre Łąki, proszę Państwa, rozwija się bardzo dynamicznie. Nabyty został przez spółkę samochód WUKO, czyli ten do konserwacji sieci kanalizacyjnej na kwotę ponad 1 300 000. Za kwotę ponad 1 300 000 złotych oczywiście. Duża część tych środków jest, powiedzmy, duża część tych środków ze środków unijnych pochodzi. No i taką małą rzecz jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, z panią Martą negocjowaliśmy z taką spółdzielnią, gminną spółdzielnią rolniczą, spółdzielni Stare Babice. Negocjowaliśmy, proszę Państwa, zapłatę za ten budynek przy ulicy 3 Estrady. Zapłaciliśmy kwoty 50 zł złotych za ten budynek, proszę Państwa, i stał się on również własnością naszej gminy. Ten ser po prostu, ten taki śruczowy, taki, a teraz on po prostu przemalowany. Tak. 50 zł to bardzo dobra cena. Bardzo dobra cena. Czyli 100. No bo znają kosztem. To wszystko, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam dwa pytania tutaj i chyba one się wpiszą w to sprawozdanie pana wójta. Pierwsze pytanie dotyczy tego zasobu mieszkaniowego i trochę działalności głosu, czyli co z rodziną ze wschodu. A drugie, ponieważ tutaj umowa z sołectwami, boisko w Sierakowie i tak dalej, a boisko w szkole podstawowej w Zabelinie tutaj na 3 maja 49. Proszę Państwa, mówimy tu o dwóch boiskach, one mają odzwierciedlenie nawet w budżecie, które mamy w poprawkach szkolnych w budżecie. Otóż rozpoczynamy konkurs przetargiem tym razem na budowę boiska tegoż właśnie z wieżnią przy szkole dużej i chcemy tę inwestycję realizować w ciągu 2 lata. Budżetowe, czyli ten rok rozpoczęcie i rok 2019 zakończenie. Natomiast tu przy małej szkole chcemy zbudować na prośbę rodziców boisko trawiaste w czasie wakacji. I to będzie zrobione. No tak, ale te dzieci z dużej szkoły w Izabelinie, kiedy oni swoje boisko, chociaż częściowo, dostaną do dyspozycji? Proszę? No, to boisko formalnie powstanie w przyszłym roku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to boisko, które jest w tej chwili, powiedziałbym, wykorzystywać. Tam nie ma aż takich, powiedziałbym, takiego złego stanu technicznego, że można było z tego boiska nie korzystać. Jedno to większe, które ma jeszcze ten osłabiony tartan i drugie mamy przecież w środku małe boisko, na lodowisku, po lodowisku. Tam też można grać, Panie Przewodniczący, natomiast rzeczywiście boisko wielofunkcyjne z wieżą 200-metrową będzie realizowane jesienią tego roku i cały przyszły rok. A rodzina ze wschodu? A rodzina ze wschodu, mamy jeszcze, proszę Państwa, 2 lokale puste, nieobsadzone tam, tylko z tym, że to są lokale dla, powiedziałbym, singli,
dla dwojga osób, no najwyżej bez dziecka. Bo to są garsoniery takie, prawda, z aneksem kuchennym i łazienką. Natomiast jeśli byśmy chcieli rodzinę ze wschodu przyjąć, mamy, proszę Państwa, ten garaż jeszcze i chcemy zaadaptować te dwa pomieszczenia po tym garażu. Tam będzie jedno mieszkanie właśnie dwupokojowe i jedno mieszkanie jednopokojowe. I to mieszkanie dwupokojowe chcielibyśmy przygotować na potrzeby właśnie rodziny ze wschodu również. To jest jedno, a z drugiej strony chcielibyśmy to sfinansować z pieniędzy z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie taki wniosek złożyliśmy i czekamy na dostarczenie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Artur Mączka-Donhardt, pan głos. Rozumiem, że to jest pytanie do sprawozdania pana polityka. Ja chciałem zapytać o propos konkursu dla dyrektora Centrum Kościół Izabeli, bo tam było 7 ofert i chciałem zapytać, jakie są proporcje, znaczy osób, które mieszkają startują do osób, które są spoza. To może panu przewodniczącemu komisji oddam głos, bo takich szczegółów nie znam. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestię pochodzenia kandydatów, o ile pamiętam, jest tylko jedna osoba z naszej gminy, reszta jest poza gminy. Chciałem zapytać, czy to ma jakieś znaczenie? Nie jest to brane pod uwagę, jeżeli chodzi o kwestia miejsca zamieszkania, nie jest tym czynnikiem. Innym czynnikiem i kryterium jest natomiast znajomość realiów funkcjonowania naszego centrum kultury i tutaj preferencje takie społeczno-kulturalne naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Wszystko? Dobrze, proszę Państwa, skoro nie ma więcej pytań, to przejdźmy do punktu 6 i chyba też 7. Nie wiem, pani Skarbnik będzie zabierała głos, tak? Będą uchwały chyba dwie według tutaj scenariusza dotyczące finansów. Tak? Tak. Pani Przewodnicząca, Szanowni Panie, pozwólcie Państwo, że krótko dwie uchwały. Wieloletnia prognoza finansowa i zmiana budżetu. Proszę Państwa, zmiana budżetu dotyczy zadań inwestycyjnych w większości, ale nie tylko. Pozyskujemy środki w wysokości 301 800 zł, takie wprowadzamy do budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Źródłem, proszę Państwa, tych dochodów jest zwiększony plan podatku dochodowego do osób fizycznych, czyli PIT. Proszę Państwa, mamy informację, mamy pismo z ministerstwa o wysokości planowanych wpłat do tej Izabeli i w przeciągu tych 5 miesięcy wszystko wskazuje na to, że plan będzie wykonany. W związku z tym mamy możliwość jeszcze wprowadzenia do budżetu 500 tysięcy złotych, to żeśmy uczynili właśnie w tym projekcie. Proszę Państwa, na co te środki będą przeznaczone? Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to na podatek VAT. Związane jest to z tym, że dzieje się dużo rzeczy, zamiana działek. Państwo wiecie o sytuacji zamiany działek, działki naszej gminy, 3 przedszkole, tam gdzie w tej chwili jest skład budowlany, podwójna skróty. W tej chwili firma, która buduje ścieżki rowerowe, ma możliwość korzystania z gromadzenia tam materiałów budowlanych, to właśnie ta działka. I dwie działki po stronie, nie, tutaj u nas Izabelina czy przedszkolu? Zielona. Tak, koło Izba, w Izabelinie koło przedszkolu. Proszę Państwa, i dwie działki, które są, zamieniamy z powiatem, powiat wykonuje te zadania w imieniu Skarbu Państwa. I też, proszę Państwa, zamiany tych działek powodują to, że należny podatek trzeba uiścić, podatek VAT trzeba uiścić do Skarbu Państwa. Proszę Państwa, a co dalej z wydatkami majątkowymi? Powiem tylko o 3 rzeczach najważniejszych. Zwiększenia budżetu na dom pobytu dziennego dla seniorów, o czym Pan też mówił, boisko sportowe przy szkole podstawowej, ale tej Wojska Polskiego, tej części. Trawiasty 50 tysięcy tam zwiększamy, żeby można było tam też... Tam prośba była rodziców usilna bardzo, żeby to... O czym Pan Wojciech mówił właśnie. Proszę Państwa, zakup działek pod inwestycje 240 tysięcy i przebudowa dróg gminnych 76 tysięcy. To są główne zmiany, a wydatka bieżące, tak jak powiedziałam, porady Pana. To tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pani Skarbnik?
to poddamy teraz projekt uchwały pod głosowanie i tutaj jako pierwsza będzie to projekt uchwały numer 38 Rzym, skierowane przez 345/18 Rady Gminy Izabeli z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Izabeli na lata 2018-2026. Chciałabym poprosić Państwa o zwolnienie mnie z obowiązku czytania treści uchwały. Przeczytałabym tylko numer, tytuł i podstawę prawną. Kto z Państwa jest za moim wnioskiem, proszę zagłosować. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. 13 osób za, bez głosów przeciwnych, też nie było osób wstrzymujących się. Wobec tego odczytam. Będzie to uchwała numer 38 rzymskie, łamane przez 345, łamane przez 18 Rady Gminy Izabeli z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Izabeli na lata 2018-2026. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami oraz artykuły 226, artykuł 227, artykuł 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 2077 ze zmianami, uchwala się, co następuje. Następuje treść tej uchwały i są też do tej uchwały załączniki. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zagłosować. Dziękuję bardzo. A zatem uchwała numer 38 rzymskie łamane przez 345 łamane przez 18 została podjęta 9 głosami za. Nie było głosów przeciwnych, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Dziękuję Państwu za to głosowanie. I przejdźmy też do punktu 7. Pani skarbnik również omawiała te zmiany uchwały budżetowej. I zanim poddam ten projekt pod głosowanie, to prosiłabym, żebyście Państwo zwolnili mnie z obowiązku czytania ponownie. Przeczytałabym tylko numer, tytuł i podstawę prawną. Kto z Państwa jest za moim wnioskiem, proszę zagłosować za albo przeciw, albo się wstrzymać, aby nie czytać treści. Tak, dziękuję bardzo. A zatem będzie to uchwała numer 38 rzymskie łamane przez 346 łamane przez 18 Rady Gminy Izabeli z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabeli. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami oraz artykuł 211, artykuł 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 2077 ze zmianami, uchwala się, co następuje. I tutaj następują te zmiany, o których pani skarbnik mówiła, wraz z uzasadnieniem i załącznikami. Będziemy teraz głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę zagłosować. Dziękuję bardzo. A zatem uchwała numer 38 rzymskie łamane przez 346 łamane przez 18 została podjęta 9 głosami za. Nie było głosów przeciwnych, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Przejdźmy do punktu 8. Będzie to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 14 rzymskie łamane przez 128 łamane przez 2016
Rady Gminy Izabeli z dnia 25 maja 2016 roku, który z panem burmistrzem zabierze głos w tej sprawie. Pan Ryszard Haczek, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Mieliśmy taką sytuację, że w ramach prac nad budową ścieżki rowerowej ustaliliśmy z powiatem, że wykonamy wspólnie na odcinku Laseckim od ronda do ulicy Szymanowskiego jezdnie drogi. Było to niezbędne z racji tego, że chcieliśmy to jednym układaczem po całej szerokości położyć, żeby ta droga była trwała. Powiat się nam tutaj zobowiązał, że dofinansuje w kwocie prawie 600 tysięcy złotych. No niestety 15 czerwca dostaliśmy pismo z powiatu informujące, że budżet powiatu nie wytrzymał i nie są w stanie nas dofinansować. W związku z czym musieliśmy dokonać korekty naszego budżetu. Tutaj pani skarbnik dołożyła wszelkich starań, żeby te środki wygospodarowane z dnia na dzień 600 tysięcy znaleźć. To rzeczywiście było bardzo trudne zadanie. Musieliśmy kilka projektów tutaj przyciąć. Spółka niestety trochę ucierpiała. Natomiast no, w tym związku z tym już musimy dokonać korekty poprzedniej uchwały i jednocześnie zarządów powiatowych stwierdził, że niezbędne jest dokonanie przeprofilowania drogi Sierakowskiej na odcinku od 3 maja do ulicy Chodkiewicza. Również to jest związane z budową ścieżki naszej rowerowej. Chodzi o zapewnienie odpowiedniego spadku dla wody, spływu wody opadowej czy roztopowej. W związku z tym wnoszę o przyjęcie tej zmiany uchwały o zakresie pomocy rzeczowej dla powiatu i jednocześnie zmiana budżetu. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kalonka, pan głos. Proszę bardzo. Chciałem zapytać, czy w związku z tym, że w tej chwili powiat nie posiada środków, to te środki później nam w jakiś sposób zwróci. Proszę Państwa, jeśli mogę głos? Mam. Bardzo proszę. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że pan starosta zobowiązał się, że jesienią postara się nas dofinansować. Ale czy w tej kwocie? Chcielibyśmy, żeby to była kwota jak najbardziej zmniejszona, aczkolwiek jeszcze na odpowiedź. Pani Przewodnicząca, chciałem powiedzieć, że z panem starostą najpierw nie chciał wypowiedzieć na piśmie, ponieważ chciałbym mieć tutaj kontrakt na tej pani skarbnik, ale myślę, że te pieniądze się znajdą, ponieważ pani skarbnik dość osobliwie powiecie o pewne rzeczy traktuje i ma na niektóre rzeczy pieniądze, a jej się mylą zadania państwa z zadaniem samorządu powiatu, no ale to już nie mój ból głowy, tylko akurat pana starosty. Natomiast, proszę państwa, jest taka opcja. Oni również przedłużyli składanie ofert do, bodajże do jutra, tak, na ulicę Sienkiewicza, bo chodziło o to, żeby chociaż jedna oferta była tam rzeczywiście przynajmniej do środy, a tam jedna firma przynajmniej się mocno tym interesuje, tym przetargiem. I efekt jest, proszę państwa, taki, że jeżeli pan starosta ten przetarg zorganizuje, to my te pieniądze sobie na ulicy Sienkiewicza po prostu i on wie, powetujemy. W każdym razie całość musi i musi nam tutaj zająć całość kasy. Proszę państwa, naprawdę niezwykle trudna technicznie operacja to jest budowa tych ścieżek rowerowych i oczywiście i społecznie również, bo tam zniknęły w kilku miejscach parkingowe. Mamy korowody, mamy już jutro na przykład telewizję, która będzie mówiła, jak to krzywdzimy mieszkańców. Ale z drugiej strony te miejsca parkingowe przesuwamy o 20 metrów. O dokładnie 20 metrów i będzie ich nawet więcej niż było. No ale uprawianie działalności gospodarczej na ulicy jest, powiedziałbym, często takim już powiedziałem przyzwyczajeniem niektórych i w związku z tym każdy chciał, żeby jego nieruchomość, też jego interes działał jak najlepiej, ale również właśnie poprzez to, że miejsca publiczne będą do tego wykorzystywane. Otóż nie zawsze tak zrobić. Tam, gdzie możemy to robić, to robimy. Jeszcze mam taką właściwie uwagę. Czy nie byłoby dobrze, gdybyśmy wykorzystali naszych radnych powiatowych do tego, żeby jednak no w jakiś sposób wyegzekwować te pieniądze, które na jesieni pan starosta obiecał, żeby jednak cały czas o tym pamiętać,
i poprzez tych ludzi próbować osiągnąć ten cel. Przynajmniej nie ze wszystkimi radnymi powiatowymi o tym rozmawiam, tylko trzeba pamiętać o tym, jaką siłę głosu mają nasi radni powiatowi w stosunku do innych radnych powiatowych. 23 radnych powiatowych, proszę Państwa. I starosta, rozumiem, że on musi jakby tę skórę znaleźć gdzieś, wziąć w sposób taki, żeby te kawałki gdzieś, prawda, wszędzie się udało coś zrobić. No ale na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że po prostu ja w starości mówię, to jest nieradzenie sobie z materią. Materia jest też trudna, a zarząd ruch powiatowy, muszę powiedzieć, jest dość nie nadąża za rzeczywistością, żeby nie powiedzieć bardziej o Dziękuję bardzo. Akurat dotarł strugan deszczu pan Ryszard Szymczak, nasz radny. Może przed głosowaniem tej kolejnej uchwały ponownie wszyscy zaznaczymy swoją obecność. Bardzo proszę. Jesteśmy teraz w koncercie 14 radnych. Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, to poddam projekt tej uchwały pod głosowanie, ale przedtem chciałabym prosić Państwa o zwolnienie mnie z obowiązku czytania treści uchwały, przeczytałabym tylko numer, tytuł i podstawę prawną. Kto z Państwa jest za moim wnioskiem, proszę zagłosować za, albo przeciw, albo się wstrzymać. Odczytam teraz, będzie to uchwała, projekt oczywiście, numer 38 rzymskiego, łamane przez 347, łamane przez 18 Rady Gminy Izabeli z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały numer 14 rzymskie, łamane przez 128, łamane przez 2016 Rady Gminy Izabeli z dnia 25 maja 2016 roku. Na podstawie artykułu 10 ust. 2, artykułu 18 ust. 2, punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami oraz artykułem 216 ust. 2, punkt 5 i artykułem 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 2077 z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje i tu następuje treść tej uchwały wraz z uzasadnieniem. Będziemy teraz głosować, kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. A zatem uchwała numer 38 rzymskie, łamane przez 347, łamane przez 18, została podjęta 12 głosami za. Nie było głosów przeciwnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Dziękuję bardzo. I doszliśmy do punktu 9. Będzie to podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych. Bardzo proszę o zabranie głosu wójta pana Ryszarda. Pani przewodnicząca, szanowna rado. Pragnę poinformować, że do 30 czerwca obowiązywała poprzednia uchwała w sprawie dopłat do wody i ścieków tak dla odbiorców indywidualnych, jak i dla jednostki instytucji pożytku publicznego, w związku z czym zaistniała konieczność przyjęcia uchwały na kolejny okres roczny. Pragnę poinformować, że w tym roku nastąpiła zasadnicza zmiana, jeżeli chodzi o kwestię ustalania taryf dostawy wody czy odbioru ścieków. Instytucją, która zatwierdza te programy, jest przedsiębiorstwo państwowe, Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej Wody Polskie. Do dnia dzisiejszego spółka nie była w stanie uzgodnić z gospodarką swojej taryfy, w związku z czym dokonujemy przedłużenia obecnie obowiązujących dopłat do taryf, takie jakie są na dzień dzisiejszy, na kolejny okres roczny.
chwilą zatwierdzenia taryf przez Przedsiębiorstwo Wody Polskie będziemy dokonywać modyfikacji uchwały. Prawdopodobnie to nastąpi w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Także wnoszę o przyjęcie przedłużenia zasad dopłat tak do wody, jak i ścieków na kolejny okres roczny. Dla mieszkańców i dla instytucji pożytecznych. Tak, to za chwilę mamy drugą uchwałę o instytucji pożytku publicznego, czyli to w obu przypadkach, tak? Tak. Dobrze. Proszę Państwa, to ja prosiłabym tylko o zwolnienie, a jeszcze są pytania. Pani Halina Jasińska ma głos. Bardzo proszę. Ja chciałam zapytać, czy zostały wszystkie wodomierze założone na terenie między innymi zakładów dla niewidomych, tych odbiorców, którzy tam pracują. Czy to się teraz rozdziela, tak jak w zeszłym roku była taka akcja, że miała być... Była taka nasza decyzja. Decyzja, że miały być założone. Korzystając z obecności Pana Prezesa, może oddam głos. Bardzo prosimy o zabranie głosu. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Według mojej wiedzy jeszcze nie wszystkie, natomiast umowa jest z Zakładem dla Niewidomych. Te działania będą sfinalizowane w najbliższym, bardzo bliskim okresie. A to chciałem też zaznaczyć, że to są naprawdę niewielkie ilości, więc w żaden sposób na wynik czy też rozliczenia finansowe skala 3 czy 4 osób nie ma wpływu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale w każdym razie w najbliższym czasie. Tak. Nie wiem, jak to dokładnie określić, ale czy Pan Prezes może wie? Pani Przewodnicząca, to zależy również od jakby postawy osób oraz zakładu. Także mamy nadzieję, że będzie to w najbliższych tygodniach, tak to określić. No teraz dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, to przeszlibyśmy do głosowania, ale zanim bardzo prosiłabym o zwolnienie mnie z obowiązku czytania treści uchwały, przeczytam tylko numer, tytuł i podstawę prawną. Kto z Państwa jest za moim wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zagłosować. Tak, dziękuję bardzo. Będzie to uchwała numer 38 rzymskie, łamane przez 348, łamane przez 18 Rady Gminy Izabeli z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego wprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z publicznymi zmianami oraz artykułem 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wody i odprowadzaniu ścieków, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1152. Uchwala się, co następuje. Następuje treść tej uchwały wraz z uzasadnieniem krótkim. Będziemy teraz głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zagłosować. Dziękuję bardzo. A zatem uchwała numer 38 rzymskie łamane przez 348 łamane przez 18 została podjęta 13 głosami za. Nie było głosów przeciwnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję Państwu za to głosowanie. I przechodzimy do punktu 10. Będzie to ponowna uchwała i również dotyczy tych taryf, tylko dla instytucji pożytku publicznego. I również poproszę Państwa o zwolnienie mnie z obowiązku czytania treści uchwały, przedstawu tylko numer, tytuł i podstawę prawną. Kto z Państwa jest za moim wnioskiem, proszę zagłosować za albo przeciw, albo się wstrzymać. Dziękuję bardzo. Będzie to uchwała numer
38 rzymskie, łamane przez 349, łamane przez 18, Rady Gminy Izabeli z dnia 25 czerwca. Czy to się śpieszyło? 2018 roku w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami oraz artykułem 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1152. Uchwala się, co następuje i to jest treść tej uchwały wraz z uzasadnieniem, która już została omówiona. Przejdźmy teraz do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę zagłosować. Dziękuję bardzo. A zatem uchwała numer 38 rzymskie, łamane przez 349, łamane przez 18, została podjęta 13 głosami za. Nie było głosów przeciwnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję bardzo za to głosowanie. W punkcie 11 będzie to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Izabeli. Bardzo proszę o zabranie głosu pana wójta Witolda Malarowskiego. Zainteresowany. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, trudno mówić o swoich sprawach. Natomiast rzecz się ma tak, że korpus wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków od, proszę Państwa, roku 2000 nie ma, proszę Państwa, podwyżek pensji od tamtego okresu czasu i ma ustawowy zakaz otrzymywania jakichkolwiek nagród poza 13 i nagrodą jubileuszową. Bo to dotyczy wszystkich urzędników państwowych, samorządowych, natomiast wszystkie pozostałe nagrody są, powiedziałbym, ustawowo zakazane. No i to według zasady, że kowal zawinił, cygana powiesili, to tutaj też się dokładnie ten scenariusz realizuje. Otóż mamy do czynienia z sytuacją taką, że wójtom, burmistrzom, prezydentom się te pensje obniża poprzez rozporządzenie Rady Ministrów. Zaapelowaliśmy w dniu 25 maja do pana prezydenta pismo. Wszystkie korporacje samorządowe zaapelowały o to, żeby pan prezydent w dniu poniedziałku zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent na ostatnim, powiedziałbym, jubileuszowym, na 25-leciu Związku Gminnych powiedział, że on się nad tym jeszcze zastanawia. Jest dość proste i myślę, że nawet bardzo proste, prawda, tutaj zaskarżenie tego, czy też wola polityczna, albo ona jest, albo jej nie ma. I w tym przypadku chyba tej woli politycznej nie ma. Zresztą nawet gdyby zaskarżył Trybunału Konstytucyjnego, to myślę, że jakość pracy Trybunału Konstytucyjnego w tej chwili może nie wolno krytykować, powiedziałbym, instytucji państwowych, które są samo, ale można powiedzieć, że przynajmniej ten krok powinien zostać zrobiony. Nie, myślimy, że nie zostanie zrobiony. Rzecz wygląda tak, że był to chyba motyw przewodni również na Związku Gmin Wiejskich, na jubileuszowym spotkaniu Związku Gmin Wiejskich, gdzie się to przewidziało. Również doradca Związku Gmin Wiejskich, pan profesor Ziemski na ten temat mówił, podawał kilka scenariuszy, jak z tego powiedziałbym wyjść. No, rzecz wygląda tak, że niezależnie od tego, jak się rady czy gmin, powiatów czy województw zachowają, i tak każdy z nas będzie musiał dostosować się do rozporządzenia ze względu na to, żeby nie łamać zasady finansów publicznych. Dlatego niezależnie od tego, jaka będzie uchwała,
to ja będę musiał dostosować się, zarówno jeśli chodzi o siebie, jak i zastępcę, do wynikających z rozporządzenia uregulowań. I oczywiście w takim przypadku staroście marszałkowi czy wójtowi przysługuje oczywiście to doroszczenie, ale to po jakimś wyroku sądowym. Natomiast sytuacja jest teraz taka, że rady gmin mogą to zignorować, bo niektórzy w ogóle na rady gmin tego problemu nie stawiają, bo rada nie jest do niczego przymuszona. Natomiast inna opcja, proszę Państwa, to postawienie na posiedzenie rady i rady w Starostwie Warszawskim Zachodnim, gdzie jest frakcja PiS-owska, ona także głosowała przeciwko obniżeniu starości, powiedziałbym, uposażenia. Ja Państwa pozostawię, bo tak się złożyło, że mam akty notarialne w tej chwili również do podpisania. Będziecie pewnie Państwo nad tym procedowali. Natomiast chciałem tu nakreślić, jaka sytuacja to była. Chciałbym jeszcze, bo mi to uciekło, proszę Państwa, w sprawozdaniu, ale teraz jest większa publika. Jest Pani Przewodnicząca, Pani Skarbnik, która wprowadziła na Związku Gmin Wiejskich panel, dostała tylko kwiaty, muszę powiedzieć, że wyróżnienie 700 gmin, które jest w związku, no to jest naprawdę nobilitacja. Pani Marto, gratulacje, naprawdę wspaniale się Pani tam spisała. A teraz pozwólcie Państwo, że wyjdę, bo naprawdę mam akty notarialne do podpisania. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy. Dobrze, sytuacja została nakreślona przez Pana Boga. Ja tylko, prosiłabym po pierwsze o zwolnienie mnie z obowiązku czytania treści, a może, nie wiem, jeszcze zanim zaczniemy głosować, może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie ma takich osób. Wobec tego jest taka osoba. Proszę bardzo, Pani Radna Hajnasińska. Jak się zatyczyta projekt tej uchwały, to jest obniżenie poboru wójta, czy podwyżka? Bo to jest obniżone. Proszę Państwa, jest to obniżenie do wyborów rozporządzenia. Naszego wójta ogólnie mówię o obniżeniach. Tak, tak. Nie personalnie się u nas to odnoszę do tego, tylko ogólnie. Obniżenie około 2000 zł. Za obniżenie. Ja wnioskował przeciwko, jeśli można. Ale to już każdy z osób w Radzie będzie głosował według własnego sumienia. Tak myślę. Jeszcze Pani Skarbnik, bardzo prosimy o głos. Proszę Państwa, tak jak wójt powiedział przed chwilą, niezależnie od tego, jaki będzie wynik tego głosowania, to dyscypliną finansów publicznych byłoby wypłacenie wynagrodzenia niezgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wynagrodzeń pracowników samorządowych. W związku z tym w całej Polsce, proszę Państwa, zarówno wójtowie, jak i burmistrzowie, prezydenci, rozumiem, będą mieli zmniejszane wynagrodzenia, bo wynagrodzenia musimy stosować się do przepisów prawa. Natomiast tutaj jest jakby taka deklaracja Państwa, bo już ten głos jest taki... Czy to ma sens głosować, że... Proszę Państwa, ma sens, dlatego że możecie Państwo wyrazić po prostu swoją opinię. To jest Państwa opinia. Tak, tak. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dobrze. Proszę Państwa, to w takim razie przejdźmy do tej uchwały. I teraz poproszę o zwolnienie mnie z obowiązku czytania treści uchwały. Przeczytałabym tylko numer, tytuł i podstawę prawną. Kto z Państwa jest za moim wnioskiem, proszę zagłosować za albo przeciw, albo się wstrzymać. Dziękuję bardzo. I teraz będzie to uchwała numer 38 rzymskie, łamane przez 350, łamane przez 18 Rady Gminy Izabeli z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Izabeli. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2018 roku,
pozycja 994 z późniejszymi zmianami oraz 8 ustęp 2 i artykułem 36 ustęp 2 i ustęp 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 902 z późniejszymi zmianami. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dziennik ustaw, pozycja 936, uchwala się, co następuje. Następuje treść tej uchwały dotycząca wynagrodzenia. Tutaj podane są te miesięczne wynagrodzenia i uzasadnienie. Dlaczego? Uzasadnienie jest bardzo proste, właśnie w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja tego roku. No i teraz będziemy głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zagłosować. Dziękuję bardzo. I teraz tak. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? I mamy wyniki. 10 przeciw, 4 osoby wstrzymały się i nie było głosów za. A zatem uchwała nr 38 rzymskie, łamane przez 350, łamane przez 18, nie została podjęta i przy takiej strukturze. 0 za, przeciw, było 10 głosów, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I przejdziemy do punktu 12. Będzie to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Izabeli porozumienia z miastem stołecznym Warszawa w sprawie objęcia gminy Izabeli pierwszą strefą klientową komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto stołeczne Warszawa. I poproszę, żeby pan Ryszard Haczek zabrał głos i przypomniał. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Miesiąc temu wyraziliśmy zgodę na przystąpienie do negocjacji z miastem stołecznym Warszawą w sprawie Warszawy, w sprawie pierwszej strefy klientowej. Według informacji 5 lipca Warszawa przyjmie stosowną uchwałę. W związku z czym niezbędna jest zgoda na zawarcie już konkretnego porozumienia dla wójta gminy Izabeli finalizującego, to będzie przyjęte uchwałą lipcową przez miasto stołeczne Warszawa z jednej strony i dodatkowo jest jeszcze druga uchwała związana z tym tematem. To jest wyrażenie zgody na zawarcie przez gminę Izabeli porozumienia z miastem stołecznym Warszawa określającego zasady organizacji finansowania dopłat do biletów długookresowych komunikacji zbiorowej dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich zamieszkania na terenie gminy Izabeli. Chodzi tutaj o również wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o dofinansowaniu na poziomie 50% biletów długookresowych 90-dniowych. To porozumienie będzie zawierane konkretnie z Zarządem Transportu Miejskiego, że Zarząd Transportu Miejskiego też pracuje nad treścią tego porozumienia. Miałem dostać w ubiegłym tygodniu, niestety do dnia dzisiejszego jeszcze nie wpłynęło, ale jak tylko będzie uchwała Rady Miasta, to będziemy wszystko realizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo za omówienie w sumie dwóch następujących po sobie uchwał. Czy są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to poproszę Państwa o zwolnienie mnie z obowiązku czytania treści uchwały. Przeczytałem tylko numer tytułu i podstawę prawną. Kto z Państwa jest za moim wnioskiem, proszę zagłosować za, albo przeciw, albo się wstrzymać. Dziękuję bardzo. Będzie to uchwała numer 38 rzymskie, łamane przez 351, łamane przez 18 Rady Gminy Izabeli z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Izabeli porozumienia z miastem stołecznym Warszawa w sprawie objęcia Gminy Izabeli pierwszą strefą biletową komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto stołeczne Warszawa. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 12 w związku z artykułem 7 ust. 1 punkt 4 i artykułem 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z publicznymi zmianami, uchwala się, co następuje i następuje treść tej uchwały wraz z uzasadnieniem. Będziemy ją teraz głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw? Będziemy ją teraz głosować, ale patrzę, o, i teraz. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Tak, wszyscy. A zatem uchwała numer 38 rzymskie łamane przez 351 łamane przez 18 została podjęta 14 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. I punkt 13 też dotyczący też komunikacji. Zanim będziemy głosować, ponieważ ona już była omawiana, prosiłabym o zwolnienie mnie z obowiązku czytania treści uchwały. Przeczytałabym tylko numer, tytuł i podstawę prawną. Kto z Państwa jest za moim wnioskiem, proszę zagłosować. Nie możemy, żeby poczekamy chwilę. Proszę zagłosować za moim wnioskiem, żeby nie czytać treści tej drugiej uchwały dotyczącej komunikacji. Teraz tak może. Dziękuję bardzo. I przeczytam, będzie to uchwała numer 38 rzymskie łamane przez 352 łamane przez 18. 351 została uchwalona. Czyli trzeba zmienić numerację. Okej, na uwagę. Dlatego, że tamta jedna została. Ale to mi zmienia numerację całą dalszą, tak? Tak. Dobra. Czyli to odrzucone. Że uchwałę już przegłosowaliśmy. No, to nic, ale przegłosowaliśmy, oczywiście. Ale była poprzednia. Moim zdaniem powinna być zmieniona właśnie to. Zostaje się po prostu do kontaktu. To był projekt, który nie został przyjęty, więc nie ma po prostu dalszej numeracji, nie istniejąca. Więc dlatego nie będzie miała numeracji. Uchwała nie została przyjęta, więc nie ma sensu. Wobec tego to, co głosowaliśmy poprzednio, to było 350, a ta będzie 351. Tak. Nie, 351 to była już. No ale miała zmienioną numerację z powodu, że odrzuciliśmy tam tą wcześniejszą. Nie było 350. Tak, ale 350 to było to dofinansowanie społecznego Warszawy. 351 to było bilety długookresowe dla uczniów szkół. I ona jest teraz 350. Ale nie 351, 352. Jest. Jest. Na bilety dla. Czyli na bilety jest 351. Dobrze. To czytam teraz już tą zmienioną numerację. Tutaj będziemy musieli dokonywać korekty. Uchwała numer 38 rzymskie łamane przez 351 łamane przez 18 Rady Gminy Izabeli z dnia 25 czerwca 2018 roku. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Izabelin porozumienia z miastem stołecznym Warszawa określającego zasady organizacji i finansowania dopłat do biletów długookresowych komunikacji zbiorowej dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich zamieszkałych na terenie gminy Izabelin. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 12 w związku z artykułem 7 ust. 1 punkt 4 i artykułem 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje i jest treść tej uchwały wraz z uzasadnieniem. Przejdziemy teraz do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę zagłosować. Dziękuję bardzo.
mogę zapytać. A zatem uchwała numer 38 rzymskie, łamane przez 351 po tej zmianie, łamane przez 18, została podjęta 14 głosami za, nie było głosów przeciwnych i nikt się nie wstrzymał. I w punkcie 14 mamy podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Izabeli, Karta Rodziny 3+. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Ryszarda Paczeka, tak? Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, od wielu lat w naszej gminie działała uchwała w sprawie właśnie programu wspierającego rodziny wielodzietne. W związku z planowanym przystąpieniem do pierwszej strefy i prowadzeniem programu tutaj 50% uchwał dla młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i średnich doszliśmy do wniosku, że istnieje potrzeba skorygowania programu dla rodzin wielodzietnych. Gdzie chcielibyśmy, aby dzieci z tych rodzin miały bilety darmowe, w związku z czym wprowadzamy jeszcze drugie 50% ulgi dla dzieci z rodzin 3+. Jednocześnie ujednolicamy wcześniej istniejące przepisy, które rozróżniały rodziny 3+ i 4+. Uznajemy, że problem demograficzny jest tak istotny, że wszystkie rodziny zrównujemy do uprawnień 4+, ale już od trójki dzieci w danej rodzinie. Także w tej chwili będziemy mieć już tylko program 3+. Dziękuję. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Może do pana Roberta Marczaka? Jeżeli nie ma, to poddamy projekt tej uchwały pod głosowanie, ale również chciałabym prosić o zwolnienie mnie z obowiązku czytania treści uchwały. Przeczytałam tylko numer, tytuł i podstawę prawną. Kto z Państwa jest za moim wnioskiem? Proszę zagłosować za, albo przeciw, albo się wstrzyma. Dziękuję bardzo. Zatem będzie to uchwała numer 38 rzymskie, łamane przez 352 w tej sytuacji, łamane przez 18 Rady Gminy Izabeli z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Izabeli, Karta Rodziny 3+. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykuł 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 17 ust. 2 punkt 4 i artykuł 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 1769 z późniejszymi zmianami. Uchwala się, co następuje. Następuje treść tej uchwały wraz z załącznikami i z uzasadnieniem. Będziemy teraz głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Proszę zagłosować. Dziękuję bardzo. A zatem uchwała numer 38, łamane przez 38 rzymskie, łamane przez 352, łamane przez 18, została podjęta 14 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. W punkcie 15. Proszę Państwa, bo chcę powiedzieć, że mamy w tej chwili tak 17 po. Jesteśmy w stanie to przerwać. Jeszcze tak, ja myślę tylko, czy zrobimy jeszcze 16 o tych napojach alkoholowych i wtedy zrobimy przerwę. Jeśli Państwo chcieli, tak? Dobrze. 15 teraz, tylko mówię, jeszcze dwie do przerwy, dobrze? Będzie to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia pod nazwą Świadome Rodzicielstwo, program edukacyjny dla przyszłych rodziców. Pan Ryszard Haczek zabierze głos w tej sprawie. Bardzo prosimy. Proszę Państwa, uznając, że temat demografii jest bardzo istotny, staramy się od kilku lat pomagać
przyszłym rodzicom w poznaniu sytuacji, poznaniu obowiązków rodzica, przygotowaniu się do narodzin swojego dziecka. Dlatego też stosujemy, prowadzimy ten program dla kobiet ciężarnych, dla ich partnerów. Koszt takiego programu to jest około 20 tysięcy złotych rocznie. Uważam, że jest to bardzo istotne, żeby pary nie musiały dojeżdżać gdzieś do innych gmin, że mogą to na miejscu w naszej gminie poznać, zapoznać się z tym programem wsparcia przyszłych rodziców. Proszę o przyjęcie tego programu. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby ma pytania do tego projektu? Ja tylko się chciałam zapytać, czy Pan by się orientuje, jak to ilościowo wygląda na rok? Ja powiem, że biorąc pod uwagę, że w naszej gminie rodzi się około 100 dzieci, gdzieś około 30-40 par przychodzi na rok. Tak, o, skąd Marek Przyjmąć? Ponieważ na komisji zadaliśmy takie pytanie, okazało się, że zwykle jest to około 20, znaczy około 5-6 kursów po 5-6 osób, czyli to jest około kilkudziesięciu osób, znaczy kilkudziesięciu rodzin, po 30 osób. I prosiłabym też o zwolnienie mnie z obowiązku czytania treści uchwały. Przeczytałabym tylko numer, tytuł i podstawę prawną. Kto z Państwa jest za moim wnioskiem? Proszę zagłosować za albo przeciw, albo się wstrzymać. Dziękuję. A zatem będzie to uchwała numer 38 łamane przez 350. W tej sytuacji 3, łamane przez 18, Rady Gminy Izabeli z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia pod nazwą Świadome Rodzicielstwo, program edukacyjny dla przyszłych rodziców wraz z uzasadnieniem i z załącznikiem. Będziemy teraz głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zagłosować. Dziękuję bardzo. Wobec tego uchwała numer 38 rzymskie łamane przez 353 łamane przez 18 została podjęta 14 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. I w punkcie 16 będzie to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Izabeli. Pan Ryszard Kaczek również ten projekt uchwały mówi. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, nastąpiła zmiana ustawowa, jeżeli chodzi o kwestię zasad wydawania zezwoleń, ich liczbę i lokalizację. W związku z czym konieczne było przeprowadzenie takich opiniowania projektu uchwały, która zmienia dotychczasową w naszej gminie. Takie opiniowanie zostało przeprowadzone wśród poszczególnych sołectw z okresami radami sołeckimi czy na zebraniach sołeckich. Konkluzja jest taka, chcemy zachować to, co było do tej pory, nie chcemy tego zmieniać, a to oznacza, że na terenie naszej gminy maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży będzie wynosiła 40, zarówno napojów niskoalkoholowych, tych zaliczanych do gatunku win, czyli do 18%, jak i napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. Z drugiej strony, maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w restauracjach, kawiarniach, będzie wynosiła 20 w odniesieniu do każdego rodzaju alkoholu. Co do usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych, również nie chcemy zmieniać dotychczasowej praktyki stosowanej tutaj na terenie naszej gminy, czyli zachowujemy zasadę, że lokalizacja jest dostosowana do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, które to zasady były przyjęte w ustawie z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z rocznym gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.
Wnoszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa miałby pytanie? Bardzo proszę, radny Ryszard Szymczak. Chyba moim zdaniem jest błąd w uzasadnieniu. W ostatnim akapicie obecnie w powyższej sprawie obowiązuje uchwała 9 czerwca 2018. A to jest 2008 rok, więc to nie może być... 2008, rzeczywiście jest w uzasadnieniu. 2008, a pewnie nie 18. Mogę coś... To na pierwszej stronie. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście błąd, bo ta uchwała jest dlatego, że przepisy dotyczące zezwoleń. Bo 9 czerwca 2018 nie było sesji. To jest błąd. To jest ja, Paragraf czwarty, proszę sprawdzić. 9 czerwca 2018. Zamiast jednych mamy celówka jest. Literówka pisze. Tak, ale ona. Dziękuję za czujność. Tak, dziękujemy za. A jeszcze się chcę dopytać, czyli te 40 zezwoleń na sprzedaż alkoholu to jest stan obecny? Tak, to jest maksyma. Nie. Pani przewodnicząca, jest to maksymalna liczba punktów sprzedaży. Stan obecny jest na poziomie 23. O to mi chodziło, że to nie jest maksymalna. Nie wykorzystujemy w pełni. Okej, a te 20 też to nie jest maksymalna. Gdzieś koło 12-13 tu się kształtuje. Mhm. Dobrze, czy są jeszcze pytania? Proszę.
Dzień dobry, jak po wakacjach? Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 121, uchwala się, co następuje. Następuje treść tej uchwały z uzasadnieniem i z załącznikiem w postaci mapki. Będziemy ją teraz głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zagłosować. Dobrze, a zatem uchwała numer 38 Rzyckie łamane przez 355 łamane przez 18 została podjęta 13 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedna uchwała, też dotycząca działek. Będzie to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ewidencyjnej numer 635 łamane przez 4 położonej w obrębie Izabelin na działkę numer ewidencyjny 967 położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin. Bardzo proszę o zabranie głosu wójta gminy, pana Witolda Molenowskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, działki są podobne co do swojej wielkości. Dlaczego zamieniamy? Otóż mówiliśmy Państwu wcześniej, że chcemy nabyć tę nieruchomość budynkiem i właśnie to dotyczy tej działki, na którą byśmy się zamieniali. Skoro byśmy mieli od Państwa uchwałę o zamienieniu działek, to również mamy w budżecie, który Państwo już przegłosowaliście, pieniądze na zakup tej nieruchomości. Natomiast ta druga nieruchomość nasza, macie Państwo na drugiej stronie na rysunku, to jest nieruchomość ulicy Planty. 1323 metry kwadratowe. Jest to działka, na której postawiony jest budynek. Budynek ma wartość zerową, właściwie jest obciążeniem. Pozostawiliśmy ten budynek z wielu powodów. Nie rozwijaliśmy go, no między innymi z tego, żeby na przykład uniknąć pewnej, nie powiedziałbym, kary, uciążliwości, jaką jest oczywiście VAT. I druga sprawa, no to właśnie do działka jest niezaproponowana. Proszę albo do Państwa prowadzić. Z drugiej strony, proszę Państwa, liczyliśmy się, że jeśli ktoś to od nas kupi, to po pierwsze kupi to korzystnie, po drugie kupi to, będzie miał ewentualnie w przyszłości budynek na ewentualnie zaplecze budowy. No ale ten budynek, jak powiedziałem, ma wartość właściwie zerową, zdekapitalizowany i on jest obciążeniem dla nieruchomości. Gdyby tego budynku nie było, najprawdopodobniej nieruchomość by już została wyceniona, powiedziałbym, wyżej, ale przy zapłacie podatku VAT z kolei mielibyśmy kłopot z zamianą, dlatego że nasza nieruchomość automatycznie jest droższa o 23%. W tym przypadku to nie występuje. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do tego projektu? Jeżeli nie ma, to poprosiłabym też o zwolnienie mnie z obowiązku czytania treści uchwały. Przeczytałabym tylko numer, tytuł i podstawę prawną. Kto z Państwa jest za moim wnioskiem, proszę zagłosować za, albo przeciw, albo się wstrzymać. Rady Gminy Izabeli z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki ewidencyjnej numer 635 łamane przez 4 położonej w obrębie Izabeli na działkę o numerze ewidencyjnym 967 położonej w obrębie Izabeli gmina Izabeli. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 oraz artykułem 15, artykułem 24, artykułem 25 i 37 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 121, uchwała się, co następuje. Następuje treść tej uchwały wraz z uzasadnieniem i z załącznikami w postaci dwóch mapek, jedną działką i z drugą. No będziemy teraz głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zagłosować. Dziękuję bardzo. W takim razie uchwała numer 38 rzymskie, łamane przez 356, łamane przez 18. Została podjęta 10 głosami za, nie było głosów przeciwnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu. No i przejdźmy, proszę Państwa, do punktu 19. Będą to sprawy, różne zapytania i wolne wnioski. Może na początek ja powiem, bo to jest ostatnia sesja przed wakacjami. Planowany termin następnej sesji już po wakacjach, 26 września o godzinie 13. Jeszcze przed wakacjami dyżur powinien pełnić pan Jacek Sobiecki 28 czerwca. Po wakacjach 6 września pan Wojciech Kanarek, 13 września pani Kalina Jasińska, 20 września pan Andrzej Adamski i 27 września miała ten dyżur pełnić pani Przemysława Wnikowska. Czy ktoś z Państwa nie chciałby pełnić tego dyżuru? 27 września. Pan radny Edward Ciećwierz się zgłosił, wobec tego tutaj zapisuję. To dziękuję bardzo. Zeszytach z dyżurami nie było wpisów w tych ostatnich tygodniach. W tych ostatnich tygodniach są tylko wpisy, nikt nie przyszedł 5 razy. Chcę jeszcze powiedzieć, chociaż pani Ewa wysyłała maile do Państwa, że powinna się spotkać komisja statutowa w sprawie zmiany statutu i dostosowania do tych zmian prawnych, które miały miejsce w styczniu. I komisja statutowa ma to spotkanie jutro, czyli we wtorek o godzinie 16. Myślę, że trzeba przygotować sobie na to 2 godziny. O 15, to było 15. A tu mam o 16. Ja nie pamiętam swojego kalendarza, szczerze mówiąc. O 15. No dobrze, to nie ma problemu. Na pewno o 15? Tu mam o 16. Okej, okay. No to jeżeli tak to mail, to taka jest i 2 godziny trzeba sobie zarezerwować. Gdzie to ma być? Myślę, że w sali Rady Gminy będziemy, tam chyba nie ma nic zaplanowanego na jutro, żadnego spotkania, bo konkurs na dyrektora CKI, to Państwo tutaj. Gdzie obrabujecie? Tutaj. No właśnie, czyli my tam możemy się zainstalować, czyli w sali Rady Gminy. Sprawy różne. Do Rady Gminy wpłynęły pisma, które Państwo otrzymaliście. Pierwsze pismo od wojewody mazowieckiego z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie braku stałego zamieszkiwania na terenie gminy i zabrali radnego pana Tomasza Urbańskiego i zwróciłam się do pana wojewody z prośbą o przedłużenie terminu. Tam wyłuszczam dlaczego, że ten termin nie może być zachowany, bo nie możemy wcześniej się tym zająć niż na sesji, a sesja dzisiaj, czyli 25. Pan wojewoda przychylił się do tej prośby, również to pismo Państwo otrzymaliście. Pan Tomasz Urbański również otrzymał pismo od wojewody podobnej treści, udzielił na nie odpowiedzi. W związku z tym pismem mam pytanie do Państwa, ponieważ pan wojewoda zobowiązał nas do zajęcia stanowiska. Jeżeli Państwo nie pamiętacie, to mogę tutaj fragment przeczytać. W tym piśmie pan wojewoda zwracam się z prośbą
o zajęcie stanowiska w przedmiocie braku stałego zamieszkiwania przez radnego pana Tomasza Urbańskiego na terenie gminy Izabeli, a więc ewentualnego naruszenia artykułu 383 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia kodeks wyborczy. A więc chodzi o to, żebyśmy my jako rada zajęli stanowisko dotyczące tego fragmentu pisma. Czy w związku z tym chciałam się zapytać, ponieważ pan radny Tomasz Urbański już się dwukrotnie wypowiadał na temat tej sprawie. Raz było to w listopadzie na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej i raz na sesji Rady Gminy w dniu 13 grudnia. Uważam, że te słowa były wystarczające. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze raz w tej sprawie, to teraz jest na to miejsce, a potem będziemy głosowali stanowisko, jakie Rada Gminy ma na temat tej sytuacji. Jakie będzie postawione? Czy pytanie będzie, czy... Najpierw jest pytanie takie, czy Państwo chcecie zabrać głos w tej sprawie? Chcę od razu ostrzec, że pan Tomasz Urbański tutaj z naszych dywagacji i głosowań jest w pewnym sensie wyłączony, nie weźmie w tym udziału, jako osoba zainteresowana bezpośrednio. Nie będzie zajmował stanowiska w sprawie siebie samego. A jeżeli nie ma, będziemy głosowali takie stanowisko. Przeczytam je może, żeby każdy z Państwa teraz wysłuchał. Czy w ocenie Rady należy podjąć działania w zakresie braku stałego zamieszkiwania przez radnego pana Tomasza Urbańskiego na terenie gminy Izabeli? Oczywiście to zostanie jeszcze sformułowane na piśmie i z wynikiem ewentualnie tego głosowania naszego w tej sprawie zamierzam przesłać taką odpowiedź do pana wojewody. Czy uważacie państwo, pan radca? Tak, tak, bo tutaj to jest troszeczkę problematyczne, bo no, uchwałę to już wszyscy wiemy, że albo tak, albo nie. No tak. Tutaj można byłoby sformułować takie stanowisko, ale tak czy inaczej. No, zadać pytanie, znaczy stanowisko może kilka sposobów. Kilka sposobów może być sformułowane. No, tak najprostsze byłoby takie, że uznanie Rady, pan Tomasz Urbański nadal jest stałym miejscem zamieszkania pana Tomasza Urbańskiego z gminy Izabeli, prawda? To jest pierwsze. Na przykład odwrotnie, czy nie jest właśnie stałym miejscem zamieszkania gminy Izabeli, prawda? Ewentualnie właśnie zastanowić się nad tym, tak, że... Bo oczywiście konsekwencją tego podjęcia takiego stanowiska będzie dalsze, jeżeli uznamy, że pan Tomasz Urbański, jeżeli państwo uznają, że pan Tomasz Urbański stałym miejscem zamieszkania z gminy Izabeli, no to konsekwencji dalszych to tak. Nie ma. To mówię już wojewoda. Tak, oczywiście. Proszę Państwa, to myślę, że ta... Panie Pawle, czy ja mogę poprosić o powtórzenie pierwszej wersji? Czy pan radny Szymczak coś chciał dodać? Tak, tak, bo ja powiem szczerze, zagubiłem się, że będę tego zajmował. Nie dziwię się. Jakie jest stanowisko pana Tomasza? Pan Tomasz... Pan Tomasz już powiedział swoje stanowisko i też powiedział dwukrotnie. A może będzie to odpowiedź się jeszcze sam? Protokołach jest jak najbardziej. W protokołach z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej na sesji Rady. 13 grudnia. Powiedział, że mieszka. Tak. I więcej nie będziemy męczyć, bo to też się jest bez sensu. Tak. I teraz może poproszę pana Pawła, żeby jeszcze raz podał tą pierwszą wersję, bo ona mi się wydaje najprostsza. Że proponuję coś takie stanowisko, że w opinii Rady Gminy Izabeli pan Tomasz Urbański stale zamieszkuje na terenie Gminy Izabeli. No na czym? I takie stanowisko byśmy teraz przegłosowali. Bardzo proszę. Na jakiej podstawie możemy stwierdzić, że pan Tomasz mieszka na stale i na stałe w gminie? No nie możemy, bo przecież pana Tomasza już siedzimy. Jeżeli już to żeby to pierwsze pytanie, czy należy podjąć działania w tej sprawie i wtedy to jest jasne, albo podejmujemy, albo nie. Ale pani Katarzyno, pan wojewoda żąda od nas po prostu zajęcia stanowiska i on sam dalej będzie decydował, co z tym zrobić, prawda?
No tak, ale jak sformułuję to stanowisko, to od nas zależy, prawda? Może być wersja, co mamy. No ale ludzi mamy. Słucham? Dlatego dzisiaj chcę tego podjąć, bo ja też chcę powiedzieć, że my mamy na to termin do końca czerwca i nie zamierzam się dzisiaj z tym wahać. Po prostu musimy dzisiaj podjąć, czy według opinii Rady, członków Rady, pan Tomasz zamieszkuje gminę Izabelin, czy nie? I tak jest stanowisko wraz z wynikami głosowania przyszedł do pana wojewody i przedstawię tylko tyle. Natomiast pan wojewoda podejmuje decyzję. I wydaje mi się, że właśnie ta pierwsza wersja pana Pawła była najprostsza i tak najbardziej zrozumiała. Panie Pawle, jeszcze raz poproszę głośno i przegłosujemy. Kto z państwa? Opinii Rady Gminy Zabrani, pan Tomasz Rady, Tomasz Urbański zamieszkuje stale na terenie gminy Zabrani. Tak, i teraz proszę państwa, będziemy głosować to stanowisko. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę zagłosować. Za tym, że stale mieszka. Że stale mieszka. Dziękuję bardzo. I proszę państwa, zamierzam taką odpowiedź wysłać. Czyli w tym stanowisku powiem, że według 7 radnych na 13 obecnych pan radny Tomasz Urbański zamieszkuje. Jeszcze według 5 osób wstrzymało się od głosu. Jedna osoba nie głosowała, to już wyjaśniliśmy dlaczego, z powodów oczywistych. I pan wojewoda z tym naszym stanowiskiem i z tym naszym fragmentem głosowania, czyli z protokołem dotyczącym ilości, podejmie decyzję i nas o tej decyzji powiadomi. I chcę jeszcze raz dodać, że pan Tomasz Urbański przesłał odpowiedź już do pana wojewody swoją, również do mnie, ale z kolei, ponieważ są tam różne fakty, których nie chcemy ujawniać, więc tę odpowiedź, gdzie jest też uzasadnienie, zatrzymam ze względu na dane osoby. Proszę państwa, dziękuję. Jeszcze pan Ryszard Kaczek. W tej sprawie rozumiem. Winny. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. W ubiegłym tygodniu przesłaliśmy do państwa regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków z gminnego przedsiębiorstwa wodociągu i kanalizacji Mokrełomki. Chciałbym się zapytać, czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi, pytania dotyczące tego regulaminu? Na jaką pocztę? No. Tak. Jeżeli nie ma pytań, mam pytanie, czy możemy przyjąć, że stanowisko Rady jest takie, że ten regulamin jest dobry i możecie państwo zaakceptować? Nie, kto się nie zapoznał z państwa? Ja się większość. Panie Pawle, co możemy w takiej sytuacji zrobić? Ale jeszcze moment. Czy te zmiany są duże? Czy gdzieś ktoś wskazuje te zmiany, czy jak to wygląda? Te zmiany wynikały z wprowadzenia nowej ustawy. Czy było dostosowanie do ogólnie obowiązującego prawa? Tak, ale jednak, no tak jak większość osób przyznała, nie daliśmy rady się zapoznać dokładnie. Rada ma 2 miesiące na to, żeby się wypowiedzieć. No więc właśnie. Natomiast to opóźnia proces wdrożenia bardzo, także dlatego też prosiliśmy o zapoznanie się rady w ciągu tygodnia. Panie Pawle, co w tej sytuacji możemy zrobić? Proszę państwa, poproszę o ciszę. Gorąca prośba do rady, żeby w terminie 2 tygodni zapoznała się z tym. No ja też tak uważam. I najwyżej byśmy poprosili o jakieś oświadczenia może składane na piśmie, bo też przepraszam, tak mówię, ale chodzi o to, że no, rada działa w gremium, prawda? Więc powinna po prostu podejmować takie decyzje na sesjach. No, tutaj w najbliższym czasie nie mamy sesji, a mamy termin 2-miesięczny dodatek do urzędu, więc mamy połowę sierpnia. Więc po prostu byśmy byli bardzo wdzięczni za to, informacją, że akceptują państwo ewentualnie studenia, to też jest jak najbardziej wskazane i po prostu najwyżej później jeszcze byśmy po prostu po
poprosili jakąś listę, że Państwo zaakceptowali, no tak, z jakimiś zmianami, z uwagami. To się da zrobić, że nie będziemy... Nie będziemy zrobić sesji w tym temacie. Pan sekretarz jeszcze chciał zdanie swoje powiedzieć? Szanowni Państwo, sytuacja wygląda w ten sposób, że zmianie przepisów spółka musiała złożyć w terminie i złożyła w terminie, natomiast Państwo macie 2 miesiące, żeby się w tej kwestii wypowiedzieć. Kolejne 3 miesiące według Miary Wody Polskie i to po wrocie od Polski, po zatwierdzeniu przez Wody Polskie, dopiero Państwo musi zatwierdzali w formie uchwały. Także to jest różno. Proces legislacyjny dosyć długi. Nie ma z tym pośpiechu. Nie ma z tym pośpiechu. Czyli wystarczy, jeżeli każdy z Was zapozna się z tym dokumentem w terminie 2 tygodni, tak? Panie bardzo. A dlaczego pan szef każdy ma wątpliwości? Ponieważ tutaj powinna być przyjęta jakaś opinia, czy zgodne stanowisko Rady względem tego projektu. No zgoda, ale ja... A że ten kolejnego spotkania jest na koniec września, co jest za 3 miesiące, w związku z czym Rada by przekroczyła 2-miesięczny okres. Istnieją jeszcze jakieś spotkania nadzwyczajne. Jest u nas taka sytuacja też przewidziana. Ja na razie działać będzie i komisja do wyboru dyrektora Centrum Kultury Izabeli, będzie jeszcze działać komisja statutowa i w tym tygodniu jesteśmy, więc uważam, że uda nam się to zrobić, a niekoniecznie teraz. Dobrze, czyli ja w tym razie wnosił, żeby każdy z radnych zapoznał się z tym, złożył odpowiednie uwagi bezpośrednio może do Pani Przewodniczącej, żeby w ciągu tych 2 tygodni tutaj zajrzeć. Ja chcę zaprotestować bezpośrednio do Pani Przewodniczącej, dlatego że na moją skrzynkę pocztową co chwilę ja mam z nią kłopoty i nie dochodzą te maile z izabeli.pl. Pani przewodnicząca pracuje przy pomocy biura. No tak, więc to biura rady jest bezpieczna. Biura rady. A ja się codziennie tam jestem, kontaktuję i nie ma problemu. Więc uważam, że umówmy się może, że do końca tego tygodnia się Państwo zapoznacie i powiedzmy do środy w przyszłym tygodniu każdy wysłowi się i powie, jak, czy akceptuje ten regulamin. Po prostu. A jeżeli będą jakieś uwagi, to też nie pierwszy to, że już. Teraz tak, jeszcze mamy tutaj jedno pismo z prokuratury, wpłynęła skarga na uchwałę Rady Gminy Izabeli, na uchwałę z roku 2012, z 22 lutego, właśnie w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, która wraz z odpowiedzią zostanie przekazana do WSA. To na razie dostaliśmy to, tutaj widzę datę. Zarząd jest taki. Zaskarżonej uchwale zarzucam istotne naruszenie prawa, mianowicie artykuł 19 oraz artykuł 31 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które polegało na bezzasadnym, oczywiście sprzecznym z treścią wskazanych przepisów, obciążaniu odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych przez gminę kosztami przyłączenia nieruchomości odbiorcy do zbiorowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. To jest... I przygotowywana jest odpowiedź na to pismo. Oczywiście tę odpowiedź, jak ona już zostanie przygotowana, dostaniecie Państwo. Tutaj nie ma tego powiedzianego, bo to WSA pisze, więc nie jest to wyszczególnione, jest tylko podana przyczyna, prawda? No miejmy nadzieję, bo to już jest ta sprawa z 6 lat temu. To więc na razie ją zostawiam, ale wiadomo, że ona jeszcze wróci. Pozostałe rzeczy. Dostaliście Państwo 2 drugie oświadczeń majątkowych. Dlatego, że kadencja nasza wygasa 16 listopada, kadencja tej Rady, a 2 miesiące przed zakończeniem kadencji powinniście Państwo dostarczyć oświadczenia majątkowe, ja również. I ta obecna kadencja upływa
z dniem 16 listopada, wobec tego termin złożenia tych oświadczeń wypada w dniu 16 września 2018 roku. Ale ponieważ 16 września to jest niedziela, więc nasze oświadczenie ma być złożone z datą 16 września, a złożone tutaj w urzędzie, a tam ja do wojewody, w dniu 17 września, czyli w poniedziałek. I to te daty bardzo proszę o nie dotrzymania. Z 16 września. A to znaczy nie później niż 16 Nie później niż 16 września. Nie później. Dane zamieszczone w oświadczeniu mają kody, mają być aktualne na dzień sporządzenia, czyli na dzień 16 września i złożenia tego oświadczenia. Termin ten jest wyznaczony na dzień 16 września, który przypada w niedzielę, więc w związku z powyższym należy to oświadczenie złożyć w poniedziałek 17 września. No to to jest to, bo to niby dużo czasu, ale w gruncie rzeczy nie jest tak wiele, więc też o tym, żebyśmy pamiętali. Dalej, jest takie pismo dotyczące portu lotniczego w Modlinie. No to te pisma wszyscy czytali, to tylko powiem, że one po prostu są. Pisma dotyczące wynagrodzeń w samorządzie też Państwo otrzymaliście. Pismo dotyczące ochrony i promocji flagi Unii Europejskiej. To jest taka rezolucja. Też Państwo otrzymaliście, prawda? No, w tej sprawie. Dalej. Tak, mamy te dyżury, ale dyżury już zostały ustalone. A, pismo, proszę Państwa, ponieważ należy odpisać na pismo pana Mariana Wasilewskiego, który sam wnosił o nadanie mu tytułu honorowego obywatela gminy Izabeli. Państwo otrzymaliście to pismo przed jeszcze poprzednią sesją, a trzeba przygotować odpowiedź do mieszkańca. To bardzo proszę, teraz chyba przegłosujemy. Jakie jest Państwa zdanie? Czy jesteście za tym, żeby pan Marian Wasilewski z Sierakowa otrzymał obywatelstwo honorowe? Czy jesteście Państwo za? Czy przeciw? Czy kto się wstrzymał? Tak, to jest mieszkaniec Sierakowa. Był. Był właśnie. On nie jest mieszkańcem. Nie jest mieszkańcem, ale był. Ale tak trzeba chcecie? Jak chodzi? Tak. Nie no, ale tam było to pismo całe. Tak. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za tym, żeby był? Kandydował. Tak, no. Dobrze, proszę Państwa, zatem ja przygotuję odpowiedź, że Rada Gminy wyraziła swój sprzeciw. 9 osób wypowiedziało się przeciw temu, żeby został honorowy obywatel gminy Izabeli. 4 osoby wstrzymały się od głosu i nie było żadnego głosu za. Dziękuję bardzo też za to głosowanie, bo tego trzeba dopilnować. I powoli dobiegamy tutaj do końca. Kto z Państwa ma do poruszenia jakieś inne sprawy, to teraz jest na to dobry moment. W kolejności to będzie pani Anna Białas, potem pan Radny Szyczak, potem pani Halina Jasińska. W tej kolejności na razie te trzy osoby, pani potem... Nie dziedzicisz, pani. Nie. Cześć. Teraz jest... Pani Anna Białas, proszę. Ja mam pytanie dotyczące ulicy Skrajnej. Mieszkańcy otrzymali informację, że ma być położony destrukt na tej ulicy. I moje pytanie jest, ponieważ doszła do nich również informacja, że ma być położony nie do końca, dochodzą zabudowania, tylko ma się kończyć tak naprawdę 50 metrów przed. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Proszę o jakieś wyjaśnienie. Ta
A skrajne z Fondówku, tak? Tak, skrajne z Fondówku. Jeżeli chodzi o wyjaśnienia, udzielimy ich po odbyciu, zakończeniu przetargu na wykonanie pewnych prac, ponieważ dopiero wtedy będziemy w stanie określić, ile mamy środków i czy jesteśmy w stanie spełnić ze wszystkie zadania. Także proszę o chwilę jeszcze cierpliwości. Ale chodzi o to, czy to w tym tygodniu ta odpowiedź jest możliwe, że dostaną mieszkańcy, czy? Do dwóch tygodni. Do dwóch tygodni, czyli w przyszłym tygodniu. I teraz miał być pan... No dobrze, to pan Edward Księcierz, potem pan Ryszard, potem pani Halina. Proszę. Znaczy ja chciałem zgłosić pozapiekane studienki odpływowe na całej długości ulicy 3 Maja. Truskawki oczywiście, a prowadzi, odprowadzające towę, wodę. Na tym odcinku nowym, która jest odprowadzana deszczówka specjalnie, nawet w tych krawkach, które odprowadzają wodę, w tej chwili rośnie trawa. Ja ten problem zgłoszony był w maju, bo ja to sprawdzałem, 23 maja był napisany wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych. Do tej pory na ten wniosek nie ma żadnej odpowiedzi. A w tej drugiej części ulicy 3 Maja w Truskawiu, czyli od ulicy Bocianin do Pępki w Truskawiu, w ogóle woda nie schodzi tymi studzienkami chłodnymi. Dotąd stoi, dopóki autobusy i samochody osobowe, które jeżdżą, nie rozpryskają na pobocza. A czasami i na działki prywatne, jak blisko jest płot. Także no ja nie wiem, jak w tej kwestii, jak tą kwestię rozwiązać, no bo skoro pisma z naszego działu komunalnego nikt nie odpowiada na takie pisma, Do naszych urzędników, do zarządu powiatowych. Tak. 28 maja takie pismo było wysłane o po prostu o odblokowanie tych studzienek chłodnych. Tam one są zasypane piachem po prostu. Jak woda spływa razem z piachem. I to trzeba od czasu do czasu konserwować. Nie ma odpowiedzi, zasady. Dziękuję. Pan radny Ryszard Szymczak. No, panie wydało się poczekać. Ja mam dwie sprawy. W związku z tą nawałnicą, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, próbowałem się dzwonić na telefon alarmowy, który bije na stronę gminy. Powiem szczerze, że nikt nie odbiera. Wysłałem SMS-a, podpisując się, że proszę o kontakt. Do dnia dzisiejszego nikt nie odpowiedział, więc pytanie moje jest następujące. Po co taki telefon alarmowy? Ja rozumiem, że mógł być brak połączeń, bo sieć też w pewnym momencie zerwało, ale to nie jest... To nie będzie dla mnie argument, bo do dnia dzisiejszego nikt do mnie nie odzwonił. A przynajmniej w dobrym celu to nie byłoby, żeby zapytać, po co obywatel, który się podpisał, dzwoni. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest kwestia naszego Kościelu, który przejął koszenie naszych ulic. Powiem szczerze, że ja rozumiem, że jest to początek działalności firmy i mogą być trudności obiektywne, ale no, ulica Kazińskiego, która miała być wizytówką w jakiś sposób naszej gminy, wygląda karygodnie. Ja dzwoniłem, rozmawiałem z Bronką, twierdziła, że przekażę sprawę panu Gruzlowi. No, minęło sobie 2-3 tygodnie. Teraz pokładało, to nie będzie mocy przerobowej, bo będą inne ważniejsze ulice i tak pewnie do więzienia, proszę pana. W związku z czym myślę, że tutaj też należałoby jakoś zareagować i wspomóc tą nową organizację, żeby tak powiem, była wydolna. Dziękuję bardzo. Pan na ten temat? Tak. Panie radny, jest taka sytuacja, że
czwartek, piątek praktycznie sieć komórkowa nie działała, w związku z czym wszelkie jakieś telefony nie były notyfikowane, nie zostały zapisane. Ja, nikt nie odbierał, nie mógł, sygnał był. Nie mógł, w związku z czym sytuacja jest co innego. Próbowałem zadzwonić do wójta, który rzeczywiście nie było z nim połączenia. Natomiast ten numer, sygnał był, tylko nikt nie odbierał. To zupełnie inna sprawa. Ja też testowałem, co się dzieje. Niestety tak samo nie mogłem się dozwonić, jak wszyscy mieszkańcy. Też mieliśmy taki sam sygnał, że jest problem z odzwonieniem się. Rzeczywiście nie było możliwości się dozwonienia. Dzwoniłem z biurkowego telefonu, jest tą kolejną jeszcze tylko nie działał. To jedna rzecz, także rzeczywiście w takiej sytuacji problemu z zasilaniem, z przegrzaniem stacji przekaźnikowych sieci komórkowej, jakie miałem miejsce przez ostatnie dwa tygodnie, był problem z łącznością. Tyle się obchodziło, to zaczyna wszystko funkcjonować i wracamy do nas. Druga sprawa... Proszę? Sprawdzę, któregoś dnia wyrywkowej tej domu. Na pewno już działa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o ogłoszenie na dzisiejszym spotkaniu, tutaj z Gosirem, pani kierownik, pani profesora Mielkowska, poinformowała, że przystępuje do ogłoszenia ulicy Krosickiej również. Dziękuję bardzo. I pani Halina Jasińska, a potem pani Edyta Poniatowska. Ja wracam do programu ulicy Chabowej. Czy coś po tym spotkaniu, które pan wójt organizował z mieszkańcami, czy jakieś, nie wiem, obietnice, postanowienia, co zapadło na tym spotkaniu? Bo wiem, że od momentu tego spotkania do zeszłego tygodnia nic się tam nie zmieniło, a bym powiedziała, że jest gorzej. Jeżeli chodzi o zachowanie mieszkańców, no nie wszystkich, tych, którzy się sprowadzili jako ostatni, zaburzają cały porządek wszystkiego, co się tam dzieje. Ludzie, którzy tam zaczęli mieszkać, no po prostu zwyczajnie trochę już się zaczynają bać, obawiać może, wychodzić na ulicę z domu własnego i wchodzić do tego domu. Tam jest fajnie, tam już jest wielki nieporządek przed, tam już się zaczyna cała, nawet są skargi już pani fryzjerek, że ludzie, którzy tam zamieszkują, szczególnie jedna pani, no nie mogę powiedzieć kto, ta starsza pani, wręcz zamyczenia i terroryzuje ludzi, którzy przyjeżdżają tam do fryzjera i do kosmetyczki. No, używa takich słów, że zwykle za jakiś czas po prostu ci ludzie przestaną tam przyjeżdżać, a między innymi ci ludzie stracą pracę. No, terroryzm zapanował okropny. Pewnie pan mówi wie przez kogo. Coś trzeba z tym zrobić, dlatego że no, ja myślałam, że to będzie fajny dom i to był fajny dom, gdzie ludzie znaleźli tam fajne miejsce. Fajnie się zadomowili i było spokój, było, między innymi, żeby im pomóc, a teraz są kilka osób, które, no, które zaburzają to wszystko, niszczą i wiem jeszcze, że mieszka, przebywa bardzo długo, dwie albo trzy osoby, które nie powinny tam tyle czasu być, bo ja rozumiem, że gościnnie można być tydzień, nawet dwa, ale to nie może iść w miesiące codziennie, wychodzą ludzie nieubrani, w szlafrokach, pijani, gdzie jest wszystko porozwalane. Nie wiem, coś trzeba po prostu zrobić. Ja to potwierdzam. Dobrze. A jeszcze proszę mi powiedzieć, to te osoby, to jest grupa osób, czy to są na przykład trzy rodziny jakieś, które się prowadziły ostatnio? Ja nie umiem powiedzieć personalnie i nie umiem. Nie, bo to nie wiem, ale wydaje mi się, że to są dwie różne rodziny. Dwie różne rodziny, ludzie, którzy zajmują dwa różne mieszkania. I to oni po prostu ostatnio się sprowadzili, tak. Zaburzyli i ostatnio ten służący tam miejsce zamieszkania, niszczą wszystko. To są dwie nazwy, niszczone. Proszę państwa, ja pamiętam, że przeprowadziłem rozmowę z 9 z 10 rodzin tam zamieszkających. Jedna osoba się nie stawia konsekwentnie na spotkania, akurat jest ta z tych osób, z tych rodzin, które tutaj mogą tam prowadzać pewien niepokój. Jednak z drugiej strony podjęliśmy dwa kroki. Wkrótce będzie ten teren ogrodzony i w ciągu 3 tygodni będzie tam monitoring, kilka kamer zainstalowanych, co powinno uspokoić naprawdę niektórych osób. Zakładam, że jeżeli pojawią się nadal jakieś problemy, to będziemy musieli podjąć kroki bardziej drastyczne związane ze zmisją. Chcę się zapytać, czy w regulaminie użytkowania tego domu tam nie ma jakiegoś takiego punktu za zakłócanie porządku i za
tak dalej, przecież pan nie jest za to. Regulamin obowiązuje, a do godziny 22 do 6 rano jest cisza. No tak. No i jeżeli pojawiają się zniszczenia, oczywiście osoba, która dokonała ich, będzie zobowiązana do tego. Dziękuję bardzo. Pani radna Edyta Poniatowska. Ja chciałam nawiązać do tego, co powiedział pan Szymczak. Faktycznie wielka prośba o reakcję służb gminnych, bo po wichurze jest mnóstwo gałęzi, przynajmniej na Chodkiewicza jest bardzo dużo gałęzi i nie jest skoszona trawa. Tam ja to obserwuję, bo najbliżej mieszkam, ale poza tym chodniki są zanieczyszczone gałęziami. Już teraz może po części pokruszone są, ale są takie wielkie gałęzie pokruszone. To jedna sprawa. Prośba, żeby jakaś interwencja była i uprzątnięto te wszystkie miejsca. Jeszcze w Truskawiu przy Mokrych Błąkach zauważyłam, że jest tam taka olbrzymia sterta suchych gałęzi. Teraz się zrobiło wilgotniej, ale ta sterta gałęzi, moim zdaniem, nawet może na terenie Mokrych Błąk, to jest blisko pierwszego ciągu. Jak ktoś by tam rzucił niedopałek, to by się zajęło natychmiast. Więc nie wiem, czy to jest bezpiecznie trzymać taką stertę gałęzi bez przemyt w tych sytuacji, gdy jest tak sucho. Czy coś można z tym zrobić? Będzie przyjeżdżało. Z samochodami, to zgadza się. I jeśli by to tylko zaczęło się płonąć, to podejrzewam te garaże i te samochody też by się zajęły. Więc wielka prośba, żeby coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo. Jeszcze chwileczkę, dlatego że pani radna Katarzyna Kukowska-Miatek ma teraz głos. O taki dokument, który otrzymaliśmy podsumowanie realizacji strategii pod miesiąc temu, żebyśmy jako Rada ustalili, w jaki sposób możemy o nim porozmawiać, to znaczy albo na spotkaniu komisji, albo... Ja myślę, że może właśnie w związku z tym, że musimy ten regulamin też... O tych stawkach wody i tak dalej. Musimy się na to znać. Okej, to chodzi o to, że to musimy na osobnym jakimś spotkaniu. Osobnym, tak. Mówić, tak? Osobnym spotkaniu, ale w tej razie wszyscy byli. No oczywiście, że tak. Oczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. No, aktywiści nasi są tyci, ale to chyba panią Ewę proszę jako kobietę, tak. Proszę bardzo. A pan Stanisław później, dobrze? Proszę bardzo, panie. Ja mam takie pytanie. Sołtysi dostaliśmy upoważnienie do odbioru ankiet w sprawie źródeł ciepła. Jak to się ma do ochrony danych osobowych? Czy my możemy? Nie. I bez żadnych konsekwencji zbierać te ankiety, odbierać? Jeżeli ktokolwiek pani wręczy, to pani może zbierać oczywiście. Ale czy ktoś... Ale się ktoś wręczy i później pociągnie mnie do odpowiedzialności? Nie ma możliwości. Nie ma możliwości. W ankiecie jest deklaracja zgody na przetwarzanie też. Dziękuję bardzo. To ja w związku z tym mam pytanie. Mogę bardzo proszę podejść do mikrofonu. Tak. Jeżeli ja mam dość zdolności, bo także jeżeli jest to zgodnie z prawdą, z rozporządzeniem ochrony danych od RODO, to czemu w spisie tym, który otrzymaliśmy z pokoju 112, są tylko adresy i numery domów, oczywiście miejscowości, nie ma nazwisk, natomiast w ankiecie jest zestaw pytań dotyczących bardzo wrażliwych, to są tak zwane dane wrażliwe chyba z ustawy o ochronie danych. Jest nazwisko, imię, adres, są to dane wrażliwe. Nie są wrażliwe. To są dane osobowe, ale nie wrażliwe. Czy w związku z ustawą o ochronie danych, czy z tym rozporządzeniem RODO z 25 maja jest to zgodne, jeżeli na tym... By nie było zgody, nie wysyłalibyśmy tego. Dobrze, to teraz, czy już w dalszym ciągu, dzisiaj otrzymaliśmy jak gdyby drugą część dotyczącą kontynuacji pisma pana wójta i Danusi Kaszmarek z Mościsk, sołtysa, pani sołtys z Mościsk, dotyczących
pewnego działania, a o którym pan mówił. To również dobrowolne. Tak, ale znów jest lista, na której ludzie piszą swoje dane osobowe, czyli nazwisko, imię, adres, podpisy. Czyli taka to, że jest. Jakże? Miejsce zamieszkania. Tak. To miejsce zamieszkania to jest siedziba. Znaczy, miejsce zamieszkania to jest czyli nazwa miejsca. To się nijak ma do urzędu, tak? To jest forma petycji, czyli tutaj jest specjalna. No, ale zaraz, ja petycję rozumiem, natomiast czy ten dokument, bo jest to dokument, czyli ta lista, którą wypełnia, czy my wypełniamy, czy ktoś w końcu podpisuje, czy nie jest dokumentem? Jest dokumentem, bo będzie dołączona dalej do dokumentu. Tak. To decyzję podejmuje ten, kogo dotyczy sprawa. Ale jeżeli on się ale na to godzi, to on ciebie uważa. Na tej kartce, uważam, tym spisie powinna być informacja, że wyrażam zgodę na przetwarzanie. Na tej kartce nie ma nic. Czyli jak to jest forma petycji, to jest inna forma. No według mnie nie bardzo. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze... Ale to ja jeszcze mam w dalszym ciągu pytanie. Dobrze, ale to jest z innej beczki. Tutaj do Pana Wójta Haczka. Panie Wójcie, Pan Wójt Mararowski był raczył wspomnieć o przebudowie ulicy 3 Maja na długości mojej wsi, czyli Laski. Przepraszam, wsi, której to opisuję. Powiedział coś takiego, że będą, czy są przewidziane inne przesunięcie miejsc parkingowych. Czy mogę się dowiedzieć coś na ten temat? Proszę Państwa, Panie Sołtysie, sytuacja wygląda tak, że negocjujemy od dłuższego czasu temat przejęcia części działki po drugiej stronie ulicy 3 Maja vis-a-vis przedszkola. Jednocześnie przygotowujemy się do utworzenia kilku miejsc parkingowych od strony tutaj jest Łąkowa i Kordyńska tam z tyłu przedszkola. A w ubiegłym roku, jak Pan dobrze wie, otworzyliśmy prawie 20 miejsc parkingowych przy Wolfa. Także zdecydowanie tam się poprawiła liczba miejsc parkingowych, która była rok wcześniej. Dodatkowo również przy Poznańskim mamy w planie utworzenia kilku miejsc parkingowych. Jesteśmy świadomi, że grupa osób łącznie tutaj z właścicielem sklepu bardzo by chciała, żeby te miejsca parkingowe powstały, ale polityka zarządu grupy powiatowych jest taka, że w pewnych miejscach ze względu bezpieczeństwa powiat nie może na to wyrazić zgody. W związku z czym osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny utworzyć miejsca parkingowe na własnym działce. Takie odpowiedzi oczekiwam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I jeszcze Pani Danusia Kaczmarek. Bardzo proszę. Proszę Państwa, tak. Ja popieram to, co zgłosiła Pani Jasińska. Bo ja mam okno w kuchni, to wszystko widzę. Tam się zaczyna cisza nocna. Wiecie Państwo, tutaj pierwsza, druga w nocy. W tym domu, co wynajmują właśnie ci ludzie. Już skargi mamy od mieszkańców, że nie mogą wytrzymać. Czyli no, sobota, to muzyka grana na całym, też muzyka, przepraszam. I ja to tylko raz słyszę bez przerwy, na telefonie. Skargi są w roku. Widać, że się już są domowili, ale trochę tak, niestety. Jeszcze mam taką sprawę. Panie Wójcie, na prawie odcinku 3 Maja spółdzielni kanalizacyjnej jest strasznie uroczą. Ja już to zgłaszałam do mokrych łąk wiosną, żeby jakoś gumy pozakładali, bo to już nie dałem wytrzymać w ogóle. I trzecia sprawa. Zgłosiłam koszenie, przepraszam, przycinanie tych gałęzi przy 3 Maja Makowa. Tam kasztan już się rósł po prostu, to była samosieja, no nieważne. Już się rósł druty, te przewody. I druga sprawa z gałęziami na ulicy Orłowej. Tam leżą gałęzie z dębu na liniach. Jak jest wichora, to strasznie iskrzy, aż okej, widać. I panie wójcie, jeszcze mam prośbę. Przy przystanku koło Wierzbowej tak jest zarośnięte, że aż po prostu zachowuje. I jelowy, które są
od Sasanki, taki wtedy przechodzi, z litwowskiej wody, no to jest tak niestety. I ja to zgłaszałam do wrodzie z każdej kolejnej pasywnego odzewu. W rodzicie jest bardzo trudno. Tak. Ja pewne rzeczy zrobimy we własnym zakresie, ale będziemy naciskać również w rodzicu. A ja mam od mieszkańców skargi, nie ze wszystkich. Bo z rady się nie interesuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Proszę Państwa, ja bym chciała jeszcze przypomnieć o tym, jeszcze tak wracając do tej strategii, żeby omówić to całościowo, zastanawiam się, a może początek września byłby też dobrym terminem, żeby osobno to zrobić, już nie łączyć z tym. Czyli tak tutaj proponuję, żeby to był początek września. Jeszcze chcę przypomnieć o tej komisji statutowej jutro. I może pani Ela odczyta jeszcze raz, kto tam w tej komisji jest. Dlatego, że bardzo na tym nam zależy, żeby te prace ruszyć, ponieważ miałam okazję być na kongresie drugim przewodniczących rad gmin i dowiedzieliśmy się od prawnika, który interpretował te wszystkie nowe przepisy, że my musimy to zrobić jako stara rada, żeby nowa rada mogła procedować od razu od pierwszego momentu zgodnie z prawem, z nowym prawem. Więc musimy my to zrobić. Ze mną pracowały pani Grażyna Zielińska, tak. Pani Edyta Poniatowska, pan Edward Dzieciowierz, pan Andrzej Adamski, pan Ryszard Szymczak i pan Artur Mączka-Lata. Artur. Dobrze, o czwartek, tak. Ja lepiej jestem. Dobrze, Andrzej. Andrzej. No, Andrzej. Proszę Państwa, jeżeli to już są wszystkie tematy, jeżeli one zostały wyczerpane, to bardzo Państwu dziękuję za przybycie i zabranie głosu, za obecność, za wszystkie głosowania. I życzę udanych wakacji, odpoczynku, radości małych i dużych, żebyście Państwo odpoczęli. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Ale to było.